Cześć kochani! Pamiętacie Dala z ostatniego odcinka? To dzisiaj pokażę wam, jak go rozebrać oraz będziemy w nim wymieniali pastę termoprzewodzącą, która nie była wymieniana od 11 lat. Tak, dzisiaj pokażę wam, jak wygląda 11-letnia pasta w laptopie z 2012 roku. Zapraszam! Okej, kochani, więc teraz po kolei. To jest lapek starszego typu, a co za tym idzie, najpierw przed przystąpieniem do dalszych czynności musimy usunąć naszą baterię, która cały czas go zasila, nawet porządkuje po płycie głównej, kiedy jest całkowicie wyłączony. W niektórych sekcjach to napięcia dalej są. Dobra, od czego by tu zacząć? Po kolei od śrubeczek. Zacznijmy od pokrywy z naszymi dyskami twardymi oraz pamięciami RAM. Trzyma się tylko na dwóch śrubkach. Jedna po tej stronie i jedna po tej stronie. Teraz musimy przystąpić do wykręcenia naszego dysku twardego. Musimy wykręcić z niej wszystkie nasze cztery śrubeczki. Dokładnie w taki sposób. Wykręcenie naszych wszystkich czterech śrubek. Więc teraz paluszkiem podważamy tu i voilà, właśnie tutaj. I voilà, mamy wyciągniętego naszego twardziela. Włożyłem mu to szyby, ponieważ ten lapek raczej u mnie zostanie, nie wróci już do pierwotnego właściciela, który ma lapa z RTX-em, nawet ja takiego nie mam, ale dobra. Wkręciliśmy nasz dysk twardy. Co dalej? Jeżeli mamy pozostałe kieszenie dysków, mimo tego, że są puste, również przydałoby się je wykręcić. Po usunięciu naszych głównych dysków twardych oraz ich kieszeni, należy wystąpić w tym momencie do usunięcia naszych modułów pamięci RAM LPDDR3L. Kolej, najpierw moduł numer 1, potem moduł numer 2. Odwrotnie tego nie róbcie, możecie zarysować górny lub dolny, próbując podważyć. Najpierw górny, potem dolny i w taki sposób usuwamy. OK. Teraz musimy usunąć naszą kartę Wi-Fi na naszym slocie, już nie M2, a Mini PCI Express, który się trzyma w naszym wypadku naszego laptopa na jednej śrubce, w niektórych są to dwie, jak w Sony Vaio. Teraz wyjmujemy naszą kartę Wi-Fi do góry, następnie delikatnie konektorów połączeniowych znajdujących się naszej płycie w taki sposób. Czyli tutaj mamy czysto i już nie mamy naszych drobniejszych urządzeń peryferyjnych. Teraz kochani, przejdziemy do usuwania CD-ROM-u, czyli naszej stacji dysków DVD-ROM, która znajduje się tutaj. Aby to zrobić, musimy usunąć tylko i wyłącznie tą jedną śrubkę, która jest ukryta właśnie tutaj przy naszej kieszeni dyskowej. Wszystkie śrubki proponuję umieścić na magnesie, aby były ładnie uporządkowane i się nie zagubiły. Teraz naszą stację dyskową możemy nawet za pomocą naszych paznokci podważyć i powinna ładnie wyjechać w taki sposób. W tym wypadku mamy tutaj stację dyskową DVD producenta. Oto jest pytanie, SN? Czyżby Samsung? Że mamy dość dobrej jakości i nadal on bardzo dobrze czyta płyty. Nie miałem problemu z instalacją siódemki, wszystko ładnie, bez błędu czytało, nawet najgorsze szroty. Jak dobrze widzimy, kochani, pod nagrywarką mamy kolejne śruby. Co wiecie, co oznacza? Przechodzimy do demontażu naszego palmrestu. A więc przechodzimy, kochani, do usuwania naszych wszystkich śrubek naszego palmrestu. Z przodu, kochani, mamy ukryte tutaj trzy śrubeczki, dokładnie. Powinna być jeszcze czwarta, ale jej nie ma. Możliwe, że gwint się uszkodził poprzedniemu właścicielowi. Teraz możemy, kochani, zabrać się właśnie za te pod naszym CD-ROM. Tylko widać, że tutaj ktoś z nimi walczył, ponieważ gwinty są bardzo mocno naruszone. Tak jak dobrze widzicie, ktoś tutaj nieźle walczył z tymi śrubkami. Na szczęście mamy odpowiedni śrubokręt, którym mi nawet takie wyjechane odkręcimy bez problemu. Docisk zrobić i nawet taka mocno zapieczona śruba, jak dobrze widzimy, rusza bez najmniejszego problemu. Jeżeli już, kochani, poradziliśmy sobie ze śrubkami pod naszym CD-ROM-em, musimy przejść teraz do śrub pod naszą baterią, które są ukryte tu. Śruba z takim gwintem powinna ulec jak najszybszej wymianie, ponieważ może później sprawiać przy kolejnych próbach otwierania ogromne problemy i coś o tym wiem. Ledwo co ją odkręciłem śrubokrętem. Dobra, kochani, ten fragment muszę dograć jeszcze raz, ponieważ zrobiło mi się w telefonie niestety cięcie w złym momencie i sami widzicie, jak się piki nagrały, więc nie ma tutaj w ogóle mojego dźwięku i nagrywałem w trakcie, kiedy było cięcie, więc to był wielki błąd i musimy teraz dograć pewien odcinek, którego nie ma, a mianowicie skończyliśmy tutaj na tym, jak już klawiatura otworzona jest i tutaj już mówię i tak dalej, ale nie pokazałem, jak zdjąć, więc teraz po fakcie musimy to wszystko dograć. Szlapek już jest złożony, mamy wymienioną pastę termoprzewodzącą oraz diody świecące, co jest wielkim spoilerem, co nas tu będzie jeszcze czekać. Jeżeli odkręciliśmy wszystkie śrubki z dołu,
Teraz musimy zdjąć naszą klawiaturę i odkręcić śrubki, które znajdują się pod nią. Aby to zrobić, kochani, musimy wziąć pilnik lub jakieś narzędzie do podważania, które nie jest ostro zakończone. I tutaj, w miejscach, gdzie mamy zatrzaski, podważyć naszą klawiaturę. Voila! Pamiętajmy, że zatrzaski mamy też po bokach, więc przytrzymujemy i boki również muszą w taki sposób odpuścić. Ok, tak jak widzicie. I teraz naszą klawiaturę w taki sposób bardzo ładnie podnosimy. I już się znajdujemy pod nią. Aby naszą klawiaturę zdemontować, należy podnieść tego lacza. Możemy to zrobić pilnikiem, możemy to nawet zrobić paznokietkiem. W taki sposób. I nasza klawiatura w tym momencie jest zdemontowana. Dalszą część filmu już dograłem, jak widzicie tutaj już korozja jest usunięta. A więc teraz robimy, kochani, powrót do przeszłości i wracamy do naszego odcinka. Dobra, kochani, zdemontowaliśmy naszą klawiaturę. Coś tu komuś się wylało kiedyś. Bo jak dobrze widzicie, to jest nasza niemiła, ruda koleżanka, która się tu wkradła. Nie powinno jej tu być. Dobra, wentylator też jest w stanie... Mój wujek był osobą palącą, więc nie będę tutaj narzekać, w jakim to jest stanie, bo już się domyślam. Rozkręcamy dalej. Teraz tutaj nasze śrubki, które są praktycznie luźne. Jak się, kochani, kiedyś robiło laptopy, wkręciliśmy wszystkie śrubki. Dopiero teraz... A? Byśmy pominęli jedną. Dopiero teraz, kochani, możemy przejść do demontażu. To jest, kochani, stara szkoła robienia laptopów, więc tutaj tak naprawdę wygląda to wszystko zupełnie inaczej. Chyba tą taśmę jednak dla bezpieczeństwa też odepniemy, żeby tu się nic nie zerwało. Następnie ją przeciągniemy w taki sposób, żeby mogła swobodnie przejść, ponieważ cały ten palmreścik właśnie odmontowaliśmy i musimy go zdemontować. Od góry, nie od dołu. Tak, właśnie. I delikatnie z tym, bo to dość stare plastiki są. I voila, tutaj jak dobrze widzimy jest jeszcze jedna taśma. Bo tutaj jest konektor. No dobra, odpinamy ten konektor, wszystkie konektory najlepiej odpiąć. I teraz to, kochani, ładnie wychodzi. Spróbujemy oczyścić też tam rdzę, czyli coś tu się komuś naprawdę nieźle musiało wylać, że to aż tak skorodowało i voila, mamy dostęp do naszego laptopa. To jest schłodzenie pasywne mostka, tu jest termopad, który jeszcze ma jako takie swoje właściwości. Ta korozja nie przeszła na wylot, którą tu widzieliście, taki jest plus. O, tutaj ona jest, jak widzicie, i jeszcze nie zdążyła na szczęście przejść na wylot, aczkolwiek już widzicie, że są wykwity z tej strony niestety. Ale uda nam się to usunąć. Dobra, kochani, teraz przejdziemy sobie do usuwania rudej, tak przy okazji, żeby to najgorsze było z głowy. Mam tutaj papier ścierny, drobny, zaraz zobaczymy, jak głęboko weszła. Nie jest źle, powiem wam, nie jest na wylot zjedzone, najważniejsze. O, widzicie, kochani, tutaj pod tą rudą jest zdrowa blacha, nie jest tutaj nic zjedzone na wylot. Jak dobrze widzieliście, przedrapaliśmy się przez to najgorsze. Żeby ładnie, czyściutko, jeszcze z drugiej strony ta ruda się troszeczkę przypamiętała. Stamtąd też trzeba będzie ją pogonić. Jak się, kochani, usuwa rudą właśnie. Tu, kochani, też już coś mamy, widzicie to? Trzeba pozbawić tego rudzielca władzy na tym kawałku blachy. Troszkę spirytusu. Nasiąkaj ładnie. Nie ma śladu po naszej rudej koleżance, która zaczęła się tutaj hodować. To jest nasz palmreścik, plastiki jak z Lenovo. I co? Tu jest właśnie nasz panel z przyciskami. Coś było lutowane? Spójrzcie. Cyna. Nigdzie nie ma jej na postaci, tylko na tym styku, ale dobra, to już takie szczegóły. Ja widzę takich rzeczy, których normalna osoba nie widzi na pierwszy rzut oka. Tu jest nasz włącznik ze zintegrowaną diodą, który już ma troszeczkę. Przydałoby się go odkręcić, zobaczymy, w jakim jest stanie. A stan obecny jest... Stan jest właściwy. Jest skok, to jest najważniejsze, przewodzi. Po co tutaj na touchpadzie umieszczona jest ta dioda? To mi, kochani, dawno wyglądało na diodę świecącą i jak dobrze widzimy, to rzeczywiście jest dioda świecąca, bo świeci na kolor pomarańczowy. Ciekawe, co mogła oznaczać. Zobaczmy, szybki test diod włącznika. Dobrze widzicie. Wszystkie trzy świecą. Oczywiście ciemniej, bo z multi... Dobrze, kochani, mimo tego, że widzicie, jak diody świecą i znów powrót do przeszłości robimy, tylko tym razem z przeszłości wracamy do przyszłości. Jak widzicie, diody świecą ok, chociaż, że wam powiem, że to białe światło było mało widoczne, więc tak poza kadrem, jak już lapek jest złożony i dzień przed wrzuceniem, tak naprawdę dzień, w którym już powinien być wrzucony, jeszcze dzień przed zrobiłem coś fajnego, a mianowicie...
Zedytowałem podświetlenie przycisku i teraz nie jest białe, a jest zielone, tylko z zewnątrz podświetlone bocznymi diodami na biało, wspomagane diodą zieloną środkową. I w taki sposób mamy ładny, zieloniutki kolorek, który jest o wiele ładniejszy niż tamto białe podświetlenie, jakie było. Napięcia się zgadzają, więc jest wszystko ok. Dobra. A teraz znów robimy powrót do przeszłości. Ale teraz pamiętacie te podświetlone dwa przyciski? No. Podświetlane trzy klawisze funkcyjne, no nie? Max Audio, ustawienie mobilności systemu Windows. Ten skrót dedykowany. No to patrzcie. Działa? Działa? A? Dioda od Max Audio. Ani w tą stronę, ani w tą stronę. Tak myślałem, że ona też powinna być podświetlona, ale chyba tyle godzin miała nastukane, że już po prostu się zużyła. Ja niestety była tylko jedna. To co powiecie na to, żeby ją spróbować wymienić? Nie mam dokładnie takich diod, ale mam tasiemkę od starego wyświetlacza. I co powiecie na to, żeby diody, które są zaprojektowane na długą pracę, wręcz na długie, długie lata w wyświetlaczu telefonu, żeby tutaj wstawić. Tutaj diodę, tą udało mi się wbudować tak w pionie. Teraz robimy szybciutki teścik. Hop, tak samo, hop, tak samo, hop, tak samo, voila. Oczywiście kochani, teraz się nie sugerujcie sygnałami BIOS, bo wywali nam błąd pamięci RAM, ponieważ mamy ją wyjętą, ale spójrzcie na nasze diody. To są nasze przyciski, które są tutaj podświetlane, ale wyciągnąłem je tutaj kontrolnie i spójrzcie na te lampki. Pierwsza, druga, trzecia, voila, wszystkie świecą, tak jak dobrze widzicie. Jeszcze raz założonymi maskownicami. Tadam. I ta pośrodku tak ładnie świeci najjaśniej z tych wszystkich. Fajny efekt to daje. I powiem wam, że ja powinienem też resztę powymieniać, chociaż póki są jeszcze sprawne, niech pochodzą. Ładnie to wygląda, jak ta dioda od Max Audio jest tak podkreślona najjaśniejszym światłem, ale dobra. Jednak kochani, z diodami to nie koniec, bo właśnie widzicie to? Zgadnijcie kochani, co to jest. Tak. To się właśnie wykruszyła. Przednia dioda odpowiedzialna za kontrolki od pracy zasilania. Właśnie wykruszyła nam się. Musimy drugą taką wlutować. No, kochani, z tą naprawą zeszło mi się dłużej niż myślałem, ale wlutowałem tutaj bardzo ładną zieloną diodę, która jak widzicie bardzo ładnie świeci. Bardzo jaśniutko przede wszystkim, jest bardzo żywotna. Może w końcu przejdziemy do biadnej pasy teroprzodzę, bo już jest pół godziny, to będzie odcinek godzinny. Z cięciami coś tak myślę. No, kochani, dobra. Rzecz, która mnie zdziwiła. Tu mam, kochani, mój multimetr podłączony na bluetootha. Tak go podłączyłem na ładowarkę, bo akurat zaczął mi tablet padać. A on jest jedynym nośnikiem danych. Spójrzcie, jakie napięcie ma bateria CMOS. 3,1 V. Wow. Powiem wam, że jestem trochę zdziwiony. Nowe mają 3,2, więc całkiem mało zeszło przez tyle lat eksploatacji. Zapewne w trakcie, w ciągu była wymieniana, chociaż KTS. Jeżeli to jest KTS, to nie była wymieniana ona od 12 roku i to tutaj siedzi i trzyma napięcie w miarę. Wow. W końcu ujrzymy płytę główną od właściwej strony. I zobaczcie, jakie zajechane chłodzenie po tylu latach. Tak zawalone brudem. Widzicie w środku tak kłębę kurzu. Jak widać, nie jest to raczej lapek typowo gamingowy. O! Ciekawostka, jak dobrze widzimy, mamy socket otwierany, więc możemy tutaj włożyć i siódemkę. Pani, zobaczcie, co tu się wydarzyło. Zobaczcie, jak to wygląda. Czy wy to widzicie? Nawet przez ten kurz zaczęła się tu już tworzyć korozja pewnego rodzaju. Na szczęście nie na wylot, o tyle jest dobrze, więc sobie z tym poradzimy, ale sami widzicie, jak ten laptop był utrzymany przez gościa, który zna się na komputerach, który robi w dorabiach o informatyk w trakcie swojej pracy. Tak utrzymany jest ten laptop. Z 12 roku. Naprawdę. Ja miałem moją jogę do, od 15 roku chyba aż do 18 i dbałem o czystość i w życiu nie doprowadziłem do czegoś takiego. W ogóle koty z kurzu na... Takie rzeczy właśnie są na chłodzeniu, naprawdę. I teraz kochani, to będziemy odrywać. Pędzel. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Przez taką warstwę kurzu miało ciepło przelatywać. Nie dziwię się, jak odpaliłem na tym GTA, że to się po jakimś czasie wykrzaczyło. Matko. No matko, no. Ła, to się wykrusza. To nie jest kurz, to się wykrusza. To jest kurz zmieszany ze wszystkim. O jeny, już mam biurko brudne, już mam biurko brudne. Nie no, po odkurzacz nie pójdę, ale po zmiotkę tak. Chociaż... Sami widzicie, to jak ziemia, nie wiem.
co z tym laptopem się działo, że aż tak został doprowadzony do czegoś takiego? Masakra. Powiem wam, kochani, szczerze. Wiele laptopów u nas było, ale z takim gruzem w środku, z ziemią, normalnie z ziemią jakby, pomieszaną z kurzem, jeszcze nie było tego. Naprawdę, tak zaniedbane chłodzenie, pewnie wiem, że widzieliście gorsze rzeczy. Ja też widziałem na Google Grafika, ale teraz widzę to na żywo. O, teraz przynajmniej cokolwiek przez sterowki jesteśmy w stanie zobaczyć poza kurzem. Ładnie ostrość nam łapie. Gdzie jeszcze jest co nieco tego, dobra. Spróbujemy go zrobić pod lapka gamingowego. Oczywiście nie będziemy tu wstawiać i siódemki, bo na takie chłodzenie to wręcz nie warto. Tym bardziej, że to jest 12 rok i heatpipe'y w środku są pewnie puste i trzeba by całe chłodzenie nowe stawiać, więc to nie jest opłacalne. Ta i trójka tutaj jako tako sobie radzi. Sprzęt był używany przez osobę palącą i tutaj mamy, kochani, rezultaty właśnie na chłodzeniu. Wszystko się odbija. I tak to właśnie wygląda, tak wygląda ten brud, masakra. Jedna wielka masakra. Nigdy nie palcie, bo tak jak to chłodzenie, tak, kochani, wasze płuca będą wyglądać po paleniu fajek. Naprawdę. Sami widzicie. Och. Nie palcie, kochani, fajek, nie będziecie przez to fajniejsi. To, że kilka kolegów was nie będzie lubić na przerwie, bo nie będziecie mieli swojego e-szluga, to przynajmniej zdrowia sobie zaoszczędzicie. Podstawówka się kiedyś skończy i koledzy znikną. A zdrowie ma się tylko jedno, tak? I ze względu na drugą osobę nie warto się poświęcać w nauk, wchodzić w czyjś nauk, żeby po prostu się komuś przypodobać, a zdobyć znajomości czy przyjaciół. Jeśli można tak powiedzieć, kojarz, co to jest za przyjaciel, który was lubi tylko i wyłącznie za to, że też palicie fajki, tak? I macie wspólny temat. Przez to do rozmowy nie róbcie tak, bo będziecie wyglądać jak ten wentylator. Jeżeli będziecie palić fajki, będą wasze płuca wyglądać tak jak ten wentylator, dostaniecie raka i szybciej zejdziecie z tego świata. Takie są fakty. To, co powiedziałem, jest dość bolesne, ale taka jest prawda. Mój kuzyn, który ma tam już ile? Prawie 3 dychy na karku, jak nie ponad 3 dychy na karku, już ma raka płuc prawdopodobnie. Prawdopodobnie już ma raka płuc, bo już ma takie objawy i był z tym u lekarza i lekarz postawił taką diagnozę, więc... A on od ilu palił? Od 18 roku życia, teraz ma 30 lat, no to spoliczcie sobie sami. Ile lat palenia, jakie szkody potrafi wyrządzić. Zależy jaki organizm oczywiście, tak? U jednej osoby to będzie po 5 latach, a u drugiej po 15. A u trzeciej u 30. Zależy ile... Jaki ma się mocny organizm. Wszystko od tego zależy, od genów naszych. Ale prędzej czy później, sami widzicie, czy palimy e-fajki, czy zwykłe fajki, to i tak jest dla nas szkodliwe. A e-fajki mają jeszcze dodatkowo glicerynę, która ma szkodliwe ekstrakty, które jeszcze bardziej działają szkodliwie na nasze płuca. Bardziej szkodliwie niż fajki klasyczne oparte o tytoń i filtr, który niewiele daje. Notabene, dobra. Możecie sobie wyobrazić... No, jak mogą wyglądać wasze płuca? I taki właśnie kolor, jaki ma ten kurz, taki kolor w waszych płucach się będzie gromadzić, jeżeli będziecie palić. I później ja tego z waszych płuc nie wyczyszczę, lekarz tego nie wyczyści, nikt tego nie wyczyści. Takie coś właśnie będzie was zalegać. To nie jest zwykły kurz, to jest kurz osoby palącej. Zwykły kurz, sami widzieliście, siwy i tak dalej, a to jest czarny, to jest po prostu wyjarane. Palenie nie jest ani zdrowe dla was, ani dla waszego komputera. Tak jak dobrze widzicie, tu z spirytusem już wjadę, będę miał cały pędzel czarny po tym, ale dobra, trzeba coś sacrificenąć, poświęcić. O, widzicie, jako drodzy, już tutaj aż odlatuje ten lakier zewnętrzny. Także takie rzeczy się dzieją z wiatraczkiem. Od 2012 roku aż do dzisiaj okres palenia. To wyobraźcie sobie, co z płucami mojego ukochanego łyka mogło się wydarzyć po takim okresie palenia. To nie jest mądre, a jeżeli ktoś ma zaniżoną samoocenę i pali tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć się lepszym i tak dalej, żeby zdobyć grono sympatii, no to jest to bez sensu. Jeden nauk będzie popędzać drugi nauk, no i się w taki sposób nabawi się nowotworu płuc, no i dalej nie trzeba mówić, co będzie, bo już wtedy nie będzie zupełnie nic. I tak, kochani, wyglądają płuca osoby palącej, tak jak ten wentylator. Kurz nie jest szary, bo szary kurz, wiadomo, organizm sobie z tym poradzi, odfiltruje to i tak dalej przez nos. Ale czarny kurz to już zalega w płucach, tak jak tutaj zalega. I tak samo musimy z tym walczyć. Właśnie, że musimy mieć aż pędzel nasączony spirytusem, żeby to ściągać, i to i tak łatwo nie odłali. Sami widzicie, jaki już pędzel mam czarny od tego. Masakr. Nigdy nie palcie. Palenie nie sprawia, że jesteście fani, jesteście bardziej wartościowi, wręcz przeciwnie, wasza wartość
waszych organów wewnętrznych jak płuc spada, bo sami widzicie jak to jest zjarane. Jeju, nie chcę pouczać wszystkich, bo pewnie większość i tak jara szlugi. Osoby plus 13, plus 14, bo czują się fajne, bo czują się bardziej dowartościowane, bo rodzice nie wpoili wam pewnych wartości, no i teraz próbujecie się dowartościować za pomocą waszych kolegów właśnie i pokazywać przed nimi, że się pali e-fajki i że jesteście super dorośli i odpowiedzialni. Właśnie, no, tacy jesteście odpowiedzialni, że nabawicie się raka i szybciej umrzecie i szkoła się skończy i całościowo wszystko, cały ten wiekowy szacunek, wszystko co zdobyliście u swoich kolegów, że to nie da się nawet szacunkiem, to wręcz jest głupota, no to to wszystko minie. A zdrowie wasze będzie jakie będzie. Trzeba umieć myśleć do przodu, ale jeżeli ktoś nie umie myśleć i nie chce posłuchać takich ludzi jak ja właśnie, co dobrze radzą, tylko sami wolą szpanować się fajkami, że są fajni, sami widzicie jak to zostawia ślady i taki właśnie tłuste wydzieliny są później w waszych płucach. No, tak już skończyłem na czym, że jeżeli ktoś nie chce słuchać ludzi jak ja... Teraz, kochani, woda z mydłem. Gdyby nie ta piana, to sami widzicie, że jest przejrzysta, jest czysta, przez samo mydło troszeczkę zmętniała, ale jesteśmy w stanie widzieć dno. I teraz zobaczcie, co się stanie, kiedy umoczymy w niej nasz pędzel. Jak widzicie, nasza woda staje się coraz bardziej ciemniejsza. Już jest szara, coraz mniej przejrzysta. Przejrzystość zanika, staje się po prostu ciemna. Sami widzicie, z każdym namoczeniem, masakra, już ma kolor szary. Także kochani, sami widzicie, czy e-fajki, czy zwykłe fajki, nie palcie. Mój wujek pali na zmianę jedno i drugie i takie coś wychodzi w laptopie później. Teraz przyjedź z tym do łazienki, bo chyba spirytus tam nic nie daje, trzeba je to umyć po prostu normalnie wodą z mydłem. Ale sami widzicie, kochani, później jaki jest tego efekt. I to jest dopiero początek, taka mała skaza z wentylatora. A co dopiero... I to był wentylator w powietrzu, w którym była osoba paląca. Wyobraźcie sobie, co się musi dziać w płucach osoby palącej, kiedy to powietrze nie jest wydmuchiwane na zewnątrz i krąży, i wentylator to tylko pochłania, tylko powietrze, które jest wdmuchiwane do środka, do płuc, i które już z nich nie wylatuje, a się osadza. I powstaje właśnie taki czarny osad, jak widzieliście. Masakra. Nie polecam, nie palcie, nie róbcie tego. Nawet jeśli się spóźniłem i już zaczęliście, skończcie jak najszybciej, zanim będziecie wyglądać jak ten wentylator, albo całkowicie staniecie w miejscu. I się wasze losy zakończą w taki sposób, dobra. Także kochani, uczcie się. Zobaczcie jak tutaj po prostu przez mieszankę tytoniu z gliceryną i tak dalej została ta stal wyżarta, przez którą właśnie tą mieszankę ten wentylator cały czas filtrował z powietrza i wydmuchiwał. Stało ten lakier fabryczny, który tam był pod rudą u nas, dosłownie został wyżarty i zaczęło to aż korodować, sami widzicie. I teraz musimy to usunąć papierem ściernym. Jeżeli ta mieszanka była aż tak żrąca, to pomyślcie sobie, co się może dziać z waszymi płucami. Po regularnym leniu zmieszanym regularnie e-fajka, zwykła fajka. Widzicie, kochani, ile musiałem się tego naskrobać, żeby dojść w końcu do warstwy właściwej, która nie jest pokryta w jakikolwiek sposób rdzą. I dlatego metalu musiało tutaj ubyć nanometrów. Masakra. A finalnie jak wygląda wacik po czyszczeniu tego? Tak. I tak mogą wyglądać wasze płuca po kilku miesięcy palenia. Sam wentylator nie wciągał tego wszystkiego z fajki. On tylko dym, który był w pomieszczeniu, zaciągał przez tyle lat. I widzicie? I w końcu musiało do tego dojść, do naszej ingerencji. Także mówiąc w skrócie, paląc, szkodzicie zarówno paląc w pomieszczeniu z waszym komputerem, szkodzicie zarówno sobie, jak i waszemu komputerowi. I to jest prosty wniosek. A no, i między samymi łopatkami było tego brudu tylko aż tyle. Więc powodzenia. Oczywiście po przepłukaniu tego wszystkiego i tak dalej. Tyle brudu było poprzyczepianego, który musiałem ściągać bezpośrednio wsadzając między łopatki wacik. On dalej był osadzony. I taki samo brud jest osadzony na waszych płucach, jeżeli palicie. I tego brudu nie da się łatwo ściągnąć. Teraz, kochani, moment, na który wszyscy czekali. Ściąganie chłodzenia po tylu latach. Więc ściągamy to. Zaczynamy. Pierwsza śrubka. Zobaczcie w ogóle, jakie to są nadrukowane cyfry, tak żeby każdy widział. Jedynka. Nie, zmieniamy śrubokręt. Dwójka. Trójka. I czwórka. Kolejne. Piątka. Szóstka. I siódemka. Zobaczcie, jak się trzyma. Nie chcę puścić. O, tu termopady są jeszcze, widzę, nadławiki do chłodzenia dookoła procesora. Nieźle, nieźle. Powiem wam. W ogóle zobaczcie, jak masa jest super rozwiązana. Taka tasiemka. Przewodząca.
To jest masa z grafiki na procesor. To jest Dell, to jest kochani Dell. Okej, od procesora już odeszło. Skok tych śrub jest kompletnie kontrolowany. Voila! Termopady, powiem wam, mają się całkiem dobrze. Nie ma potrzeby ich wymieniać, one się mają całkiem dobrze. Tak, tak, tak to wygląda. Pasta jest... zobaczcie, to się już nawet kupy trzyma. No, nie muszę nic mówić, tak? Możemy nasz procesor wyjąć z soketu. To był, kochani, kiedyś future, zobaczcie. Czy można było wyjąć procesorek. Tak jest zamknięte. A jak jest otwarte? Otwarty soket, kochani, jest tutaj, jak jest odblokowany symbol. I musimy lecieć tak, 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 tak. Chyba, że musimy aż do końca dolecieć. Chyba musimy aż do końca dolecieć. Tak, dopiero teraz możemy wyjąć i voila. Przy okazji kawałek pasty odleciał, dobra. I to jest, kochani, nasz procesor. Może, i jak widzimy, mamy wyjmowalny procesor z laptopa. Ciekawe, no nie? To jest chyba soket LGPFCGA. Ja się pomyliłem, bo nie zapamiętałem na pamięć tego soketu. W każdym razie jest to soket FPCGA albo PFCGA. Coś ten deseń, coś ten deseń. Jest... I na ten soket tutaj siedzi obecnie i5, która ma dwa rdzenie i cztery wątki. GTA na tym próbowałem, działało, aż się nie przegrzał i teraz już widzimy przynajmniej czemu. Chłodzenie z monoradiatorem i7, no raczej to nie jest dobry pomysł, jeżeli tutaj na zużytej paście termoprzewodzącej umie się wyłączyć. Teraz płytę z inną stąd, na drugą jest druga. I procesorek czyścić sobie osobno i nie leci tutaj nam nigdzie na płytę ta pasta. Niektóra pasta, powiem wam, ona nie jest taka zła, ona nie wyprusza się zupełnie, jak widzicie, nawet się rozmazuje po tych latach. Jak mówiłem, spirytus nie jest tutaj zalecany, ale jeżeli nie macie nic innego, możecie się nim ratować. Profesjonaliści robią to, wiecie czym, alkoholem izopropylowym. Alkohol izopropylowy, tak? Spirytus salicylowy jest gorszy. Wiecie czemu? Bo zostawia za sobą wszędzie osad i trzeba to wycierać i to jest dla niektórych upierdliwe. Dla mnie to nie jest problem, że muszę przejechać po prostu jeszcze raz wacikiem. Dobra. Teraz bierzemy kartę graficzną, ją też sobie wyjmiemy, nie no, żarcik. Więc delikatnie, bo to już troszeczkę lat ma. I na taki właśnie, kochani, rdzeń można nakładać pastę termoprzewodzącą dopiero. Dobra, możemy włożyć nasz procesor do soketu naszego. Pamiętacie, jak był umieszczony? Wycięcie jest tylko jedno, więc możliwości nie ma wiele na pomyłkę. O tak. O tak, wszedł ładnie. Zamykamy nasz sokecik teraz. Hop. Patrzymy, czy wszedł. I od tej strony, od boku, od tej strony, od boku i od tej strony również. Wszedł ze wszystkich stron, ładnie. Możemy nasz sokecik teraz zamknąć. No właśnie w taki sposób. Uważajcie, bo to jest plastik. Mocno na końcu trzeba docisnąć. Przyszła pora na pastę termoprzewodzącą. Zobacz, że to nie jest jakiś sprzęt high-end. To tutaj, kochani, wjedziemy z czymś takim jak Gambier. To dość budżetowa pasta i z parametrami też nie najlepszymi, szczególnie Thermal Grizzly ma tą wartość potrojoną, a tutaj mamy tylko 4,53 W. Ale zanim, to jeszcze z tymi musimy zrobić koleżkami porządek. To nie? Już jest przeczyszczone. Teraz tu. Aha, miałem informację dlaczego po odpaleniu GTA po 5 minutach on zgasł. Bo jak takie coś ma przewodzić prawidłowo ciepło? Thank you.
Oczywiście. Nasza szpatułka niestety nie. Pracujemy na paście Gambit. Tak, zaczynamy od procesora. Przyzwyczajenia za dużo nawaliłem, co? No. No i pięknie, powiem wam. Tutaj się tylko malutka kreseczka, ale ona nie ma za bardzo wpływu. No i ładnie, mamy nasmarowane. Teraz co? Zakładamy, kochani, nasze chłodzenie. Już tam więcej nic nie pozostało tak naprawdę poza tym. Przykładamy ładnie. Tak jak ma być. I rozpoczynamy skręcanie. Od śrubki numer 1. I voilà, chłodzenie mamy zrobione. Termopady przydałoby się, ale dobra, to już jest inny temat. Bo nie mam kawałeczków, ani do pokrojenia, ani wyciętych. Niestety nowych. Data, kochani, nie kłamie. Masz 19 marca 2012. Poświęciłem na tego lapka cały dzień, dobra. Teraz przydałoby się wjechać z płytą główną do środka. A więc tak, mostkiem do góry oczywiście. Właśnie chłodzenie naszego mostka opiera się tylko i wyłącznie o palmrest. Moim zdaniem jest to kompletna głupota. I to chłodzenie nie jest adekwatne. Która główna oczywiście wchodzi tu. Teraz tak, trzeba tu zrobić porządek, bo tutaj jest złącze zasilania delowskie, które musimy podłączyć. Dobra, jest już, podłączamy je dokładnie w tym momencie, kiedy tutaj mamy VGA i w taki sposób mamy położoną płytę. Teraz musimy VGA wycelować w otwór zewnętrzny. Dobra, wszedł nam D-sub, weszły nam również inne porty. Voilà, uważajcie tutaj na nasze taśmy od matrycy i tak dalej, żeby na tym nie położyć płyty głównej. Tutaj jest nasza od matrycy, tutaj jest nasza od gniazd peryferyjnych, bocznych. Dobra, prawdopodobnie. Subwoofer podłączamy od dołu, spokojnie, zestaw głośnikowy, tylko tutaj właśnie nie połóżcie jej na tasiemkę od głośników, która leci tutaj, tak jak dobrze widzicie. Konektor. Próbuję operować jedną ręką, ciężkie to jest, ale dobra, konektor od zewnątrz, voilà, upewnijcie się, że gniazdo jest podłączone od naszego zasilacza delowskiego. Tutaj jest wszystko ok, tu jest wszystko ok, tu jest wszystko ok. Teraz, kochani, nic, tylko skręcać. Teraz, kochani, żeby ułatwić sobie robótkę, które śrubki mają iść od palmreściku, przykładamy sobie nasz palmrest pod naszą całość, bierzemy jakiś cienki długopis, najlepiej pisak. I przy tych gniazdach, gdzie widzimy śrubki przechodzą przez palmrest, robimy sobie kreseczki, krzyżyki lub takie x-iki lub cokolwiek. Tak, tutaj ma przechodzić, tutaj również ma przechodzić przy tym gwincie śrubka, tutaj ma przechodzić. No i wtedy zdejmujemy sobie palmresta. Tutaj mamy informację, że ma przechodzić nasza śrubka. Tu by się akurat korektor przyda na czarnym, ale będę ja to widzieć. Z kolei tak, jeszcze tutaj na dole, tutaj również przechodzi śrubka przez nasz palmrest. Krzyżykiem sobie zaznaczymy, tak. Gdzie jeszcze? Tutaj również, tutaj też, tutaj jest zaznaczony, tutaj zaznaczyliśmy. I tu. Tutaj również przechodzimy śrubką przez palmrest. Dobra. A tak co, poza tym, kochani, mogę jeszcze o tej płycie głównej powiedzieć i o tym łapku. Głównie o tej płycie głównej. Była narażona w niektórych miejscach na wilgoć. Jak na przykład tutaj, dobrze widzicie, to jest kondensator, który odpadł. Odpadł z miejsca tutaj. Tu ma piny, jak dobrze widzicie, wyprowadzone i tu jest całość przesiąknięta wilgocią, jakby tu się coś rozlało. Przepraszam, to nie jest kondensator, tylko chyba rezystor. To może być rezystor, z tego co patrzę po oznaczeniach, to może być rezystor po prostu. To sam tutaj odpadło, także trzeba będzie to przelutować pod mikroskopem.
Także kochani, jak dobrze widzicie, dzisiaj robimy także za mikroskop. Nasz problemik jest tutaj. Tutaj w rogu dokładnie, tak jak widzicie. To jest nasz problem. Obiektyw mam trochę... Dobra, trochę topniku. A to kochani, widzę wszystko bez mikroskopu, no nie, nawet nie patrząc na telefon. Taki mam dobry wzrok. Nie chwaląc się, dobra. Gdzie jest ten kondensator, który odpadł? Tu jest, dobra. Zobaczymy, czy będziemy na tyle precyzyjni. Czy damy radę zrobić to ręką gołą. Tutaj obok zrobimy porządek, bo widzimy, że też się dostało, więc przydałoby się trafić małą regenerację tych ścieżek, dobra. W końcu, kochani, się udało. Naprawdę, było masę łapania z tym tego, ponieważ ścieżka była kompletnie skorodowana i podjedzona szadzią, nie tylko korozją, ale też i szadzią, zielonym osadem. Udało się jednak złapać ten cały rezystor w taki sposób, widzimy, widzicie, nieudolnie, ale na szczęście nie ma zwarcia między nim, a więc jest dobrze. Czas nadszedł nasz palm rest. Na końcu wkładamy klawiaturę w palm rest. Najpierw podłączamy nasze taśmy i zobaczymy, czy wszystko działa, tak? Czyli włożymy na chwilę do niego 4 giga RAM-u i twardziela. Połączymy te taśmy, które mają być podłączone. To jest taśma od touchpada. Dobra. Oczywiście nasze całe lacze do góry. Dobra kochani, palm rest już jest na miejscu. Teraz mocujemy naszą klawiaturę ukochaną. Co ciekawe, jest tutaj już, to jest lapek z 2012 roku. Już tutaj mamy pod konektorem od naszej klawiatury mamy opcjonalny konektor na jej podświetlenie. Co ciekawe. Znaczy niestety to jest wersja bez podświetlenia, ponieważ to były czasy, kiedy podświetlenie klawiatury nie było w standardzie, tylko w opcji. Taka ciekawostka. Dobra, więc tak, naszą klawiaturę do góry nogami, taśmę w konektor, stawiamy grafitowymi pinami w dół oczywiście. Zresztą mamy napisane up, jakby ktoś nie wiedział jak. Zamykamy i voila, taśmka się zwija wzdłuż płyty i zakładamy naszą klawiaturę, zaczynając najpierw od dolnych zatrzasków, tak, aż po boczne zatrzaski i górne zatrzaski. Właśnie tak. I tu bym o czymś zapomniał. A kto przykręci resztę śrubek? Od palm restu, oto jest pytanie. No właśnie, pamiętajmy kochani, że jeszcze tutaj są śrubeczki do przykręcania, te krótsze, nie dajcie tutaj tych długich, ponieważ wtedy przejdziecie przez gwint. Dopiero teraz nasza klawiatura może tu zagościć, teraz przekładamy naszego lapka do góry nogami. Podłączamy nasz subwoofer, którego łącze audio, co ciekawe, znajduje się w obszarze karty sieciowej oraz karty MSATA, dokładnie tutaj. Tutaj wejdzie nasza karta sieciowa, czyli mini PCI Express, tak, dokładnie tutaj. Wkręcamy śrubkę, na końcu wkładamy antenki do naszych konektorów. Stawiona, teraz nasze dyski twarde, krzysta kieszeń oraz pamięć RAM. Po drodze wkręcamy nasz napęd wraz ze śrubką mocującą. I tu kochani, jak zwykle za szybko się zapędziliśmy, a kto wsadzi śrubki pod CD-ROM-em, byśmy zapomnieli, nieprawdaż? I wszystko w porządku, kończymy składanie. Dobra, wszystko wstawione poza baterią i powiem, że to jest konstrukcja seryjna, trwa podczas remontu, podczas rozkręcania w zasadzie odleciały mi dwa wkręty. Nie mówię tu o śrubach, po prostu otwory na śruby odkruszyły się z plastikiem starym, masakra. Zobaczcie kochani, lapek chodzi i już wam wyjaśniam, od czego jest ta kontrolka. Patrzcie, jak zablokujemy touchpada, ha? Zaświeca się tym razem na zielono. To oznacza, że nasz touchpad jest zablokowany, a jeżeli odblokujemy, nasza kontrolka gaśnie i nasz touchpad staje się aktywny. I tak to kochani wygląda, udało nam się wszystko pięknie ogarnąć, wszystkie diody brakujące, wszystko działa. Wow! Zobaczcie przy okazji, jak fajnie wygląda teraz dioda zasilania, świecąc na zielono na tle tych białych. Wow, super. Swoją drogą klawisz od audio podświetlany jest. Tadam! Im aktywuje Max Audio. Nie świecił, co nie? A teraz świeci. Możemy sobie zmienić scenę na film, na muzykę, na dźwięk, na gra.
dedykowany. Maxence jest odpowiednikiem trybu dynamiczny w Dolby Audio, taka ciekawostka. No i teraz wszystkie trzy klawisze świecą. Szkoda, że tego nie możemy zbindować. Do tego możliwe, że jest potrzebny dedykowany program, albo tylko siódemka obsługuje tego binda, dziesiątka już nie. Ale skrót możemy sobie oczywiście przypisać, na przykład, żeby odpaliło się GTA czy coś. Właśnie, jestem ciekaw, jak jest teraz z tymi temperaturami. Bo przed czyszczeniem była masakra. Teraz nie ma żadnego gorącego powietrza, same chłodne powietrze z niego wylatuje. Bardzo ładnie. I tak wygląda, kochani, Inspiron po moim tuningu. Że tak można powiedzieć, a raczej po drobnych regeneracjach. Teraz pozwólcie, kochani, że włączymy touchpada. Ciekawa kontrolka taka, która sugeruje nam, że zablokowany jest, musisz go odblokować. No. Była żółta, która już tak się żarzyła, ledwo ta dioda, więc postanowiłem tu też wstawić taką samą zieloną, jaka jest na klawisz, jaka jest od zasilania i jest git. Cóż. Co powiecie, kochani, żebym podłączył pod niego zasilacz i spróbujemy odpalić GTA 5? Tak, kochani, prezentują się wszystkie diody razem działające. Dysk, sieć, ładowanie. Sieć, ładowanie, dysk. Zasilanie. Tak, licząc od prawej. A od lewej to zasilanie, dysk, ładowanie baterii i karta sieciowa Wi-Fi. Uruchamia się o dziwo dość szybko z dysku 5400, powiem wam. Nie jest źle. Jak na teraz 12 roku. Powiem wam, jak na tak tanią pastę termoprzewodzącą mamy tak po 41, 50 max stopni Celsjusza. Jak na trzecią generację nie jest to źle. O, chipset mamy RPGA 988B. Zobaczcie, kochani, co ja właśnie robię. Tak. Właśnie odpalamy piątkę. Tymczasem mój Lenovo się nadaje do ładowania, bo już mu padła bateria. A tutaj odpala mi się Rockstar Games Launcher. Polamy GTA 5 na tym. Dobra, kochani, klikamy zagraj. Pana sterowania zamknijmy w tle, ale spokojnie, mamy 12 giga RAM-u. Miejmy nadzieję, że będzie to w jakikolwiek sposób tam rekompensować dysk 5400 RPM w HDD oraz kartę graficzną 650M. Okej, to odpala w dziwo, w okienku jak na razie, ale odpala. Wczytuje się na pełnym ekranie DirectX 11. O, ciekawe, jak to będzie śmigać. Jedyne, co mnie martwi, to termopady na cewkach dookoła karty graficznej, ale poza tym nowa pasta może to zrekompensuje. No, kochani, lapek dostał porządnego ognia. Wentylacja, jak słyszycie, chodzi. I to bardzo mocno. Mamy GTA odpalane w tym momencie na średnich. 2 GB RAM-u, więc za dużo, za bardzo to nie poszalejemy, ale jak widzimy, da się grać. Trzecia generacja GeForce G650M, 2 GB RAM-u, w miarę płynnie da się grać. Można. Jedyne, co mnie martwi, to temperatury mostka, który się przegrzewa. Ale tak, poza tym, powiem wam, że całkiem da się na tym grać. Nawet dzisiaj w GTA. Na takich ustawieniach, że ta gra wygląda w miarę okej. Wcale nie w okienku, wcale nie klatkuje. Jest okej. Chłodzenie działa, wywiewa nam gorące powietrze. Da się grać całkiem przyjemnie. Dobra, kochani. To koniec naszej robotki na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek długaśny, ale wam się podoba. I wyciągnęliście konsekwencje z tego, co gdzieniegdzie mówiłem. Jeżeli obejrzeliście dosłownie w całości, bez skipowania, to wiecie, o czym mówię, jeżeli nie. A jak na teraz, kochani, co? Ode mnie byłoby to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!